muszę go obudzić, dziecko chce jeść. Musimy zrobić pokój dla dziecka i zrobimy go w salonie. Żegnajcie głośniczki, żegnajcie gitary. Kem, ja chyba rodzę. Karetka już jedzie, karetka już jedzie. Och, ci faceci. Ken, budź się. Ken, budź się, ja rodzę, Ken. Co, gdzie, jak, dlaczego? Już nie śpię, już nie śpię. No nie no, gdzie on znowu pobiegł? Ken! Ken, Ken, uspokój się. Przecież to ja rodzę, a nie ty. Ken! Jest mi trochę lepiej. Ken, ja już chyba nie dam rady. Nie możemy dłużej czekać na karetkę. Tak? Dobra, jakoś dam radę. Poczekaj za mną. Mam nadzieję, że poszedł wyprowadzić samochód z garażu. Tylko oddychaj. Jestem! Możemy zaczynać! Ken? Ale na co ci wiadro i ręcznik? No jak to na co? Mam wiadro z wodą, mam ręcznik, będzie przecież chodzić w domu, prawda? Co ty w ogóle pleciesz, Ken? W jakim domu? Idź po samochód, jedziemy do szpitala. Ken, proszę cię, nie wygłupiaj się. Aha, to ja się pomyliłem. Jak tak, to okej. Ken, a co ty jesteś taki mokry? A, chwila słabości. I do góry, no to idziemy. Uwaga, delikatnie. Ken, pośpiesz się. Nie przejmuj się, Barbie, uratuję cię. Ale Ken, ty mnie nie musisz ratować, po prostu zawieź mnie do szpitala. Zjeżdżamy, trzymaj się, Barbie. Dobra, to wychodzimy. Oj, ups, sorki. Ken, uważaj, szybciej, pośpiesz się. Ken, szybko, ja nie wiem, ile tutaj jeszcze wytrzymam. Już, 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 otwieram garaż, otwieram garaż. Och, kurczę, zapomniałem, że tutaj jest tyle gratów. No nie. Raz, dwa, to uporządkuję. Ken, pośpiesz się. Długo jeszcze, szybciej. Jeszcze chwilka, chwileczka. Okej, okay, gotowe. Wsiadaj, Barbie. Ken, szybko! Gazu! Jesteśmy na miejscu, Barbie. Ohoho, chyba kolejna pacjentka. Dzień dobry. Co się stało? Dzień dobry, pani doktor, dzień dobry. Barbie zaczęła rodzić. Pani doktor, szybko, bo to już... już nie mogę wytrzymać. Dobrze, szybko, za mną, chodźcie. Proszę tutaj. Aha! Pani się przebierze w to, a pan ucieka. Już, już, już. No wiecie co? Co za obsługa? Ja też chcę to zobaczyć. Słyszałam wszystko. Proszę nie podglądać. O, to dobrze. Co, ile ma pani skurcze? No nie wiem, co chwila. Aha! No dobrze, to musimy zaczynać. Proszę szybko się przebierać. No nie no, nie wytrzymam z tych nerw zaraz. Muszę coś porobić. Muszę się czymś zająć, no nie. Ojej, pani doktor, ja już nie wytrzymuję. Zobaczmy, jak tutaj ma się sytuacja. Ojej, pani już rodzi. Szybko, proszę przejść. Dobrze, już prawie. Przyjdź. Nie mogę, nie mogę. Jeszcze chwilę. Jest, jest, widzę bobasa. Jeszcze raz. Ojej, nie
daje już rady. Jeszcze chwilkę. Jest, jest, jest dziecko. To dziewczynka. O, jest śliczna. Jak dobrze, że już po wszystkim. Ale to nie koniec. Proszę przygotować się na jeszcze jedno dziecko. Na jeszcze jedno? Uwaga, proszę się przygotować i przyj. Załadowaliśmy szczepy i ruszamy. U, zapomniałam tego. O, widzę kolejnego. Jest. Ojej, tym razem to chłopiec. Ciężko było, ale coś mi tutaj nie pasuje. Będzie jeszcze jedno dziecko. Będą trojaczki. No nie no, kiedy to się skończy? No nie wierzę. Muszę podsłuchać lub coś zobaczyć. Ostatni raz. Proszę mocno. Nic nie widzę. Jest. No i znowu dziewczynka. Gratuluję. Ma pani trojaczki. Ojej, ile ich jest. Ja nie wiedziałam. Teraz musimy je wykąpać i zbadać. Kilo 20 zapisujemy. Kilo 10 zapisujemy. Ohoho, jaki duży chłopczyk. On waży kilo i pół. Jaka piękna gromadka. Ojej, nie przypuszczałam. O, jakie są słodkie. A ten chłopczyk taki podobny do Kena na pewno się ucieszy. Pani musi teraz odpocząć. Ja pokażę dzieci pani mężowi, dobrze? Chodźcie, moje słodkie. Halo, przepraszam, a co pan robi? O, nie, ja nic. Testuję zabawki dla mojego dziecka. Jak Barbie urodziła? Jak? Proszę powiedzieć. Dobrze, spokojnie, już mówię. Barbie urodziła i wszyściutko jest w porządku. Zaraz przyniosę pana dzieci. Dzieci? Czy ona powiedziała dzieci? Proszę bardzo, przedstawiam pana dzieci. Gratuluję, ma pan trojaczki. Dwie dziewczynki i jednego chłopczyka. Co? Trojaczki? Niemożliwe. Raz, dwa, trzy. O, czy to na pewno nie pomyłka? To wszystko moje? O, chyba zaraz zemdleję. Halo? Proszę pana, proszę wstać! Halo! Ojej, a co się tutaj stało? No wie pani co, ja nie wiem, bo ja powiedziałam o dzieciach, pokazałam, a ten pan zemdlał. Proszę się nie przejmować. On tak ma zawsze, zaraz mu przejdzie. No, chodźcie do mnie, moje kochane. Hej, jeśli podobała wam się bajka, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. A jeśli chcecie zobaczyć, jak Ken radzi sobie z trojaczkami w naszym domu, to musimy uzbierać 1500 łapek w górę. Wtedy szybciutko pojawi się nowa bajka z trojaczkami, Kenem i ze mną. Chociaż na razie słabo mu to idzie. Piszcie również w komentarzu, jak mają się nazywać. Są dwie dziewczynki i chłopczyk. Spośród wszystkich wybiorę najciekawsze imiona i takie nazwę. Mam też pytanie dla osób, które bardzo dokładnie oglądały nasz film. Napiszcie w komentarzu, w jakim ubranku jest chłopczyk. Wiecie? To piszcie w komentarzu. No i oczywiście, jak zawsze, mam pozdrowienia. Pozdrawiam Najsza 123, Michał Bończak, Paulina Wajdzich, Paulina Łęczycka i Tofinka Tofinka. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Pa, 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 pa. Ale miałem zły sen, że miałem trojaczki. O, jak dobrze, że to nieprawda. Och, Ken, jak dobrze, że już się przebudziłeś. Zobacz, mamy trojaczki. Co? Jakie trojaczki? Och. No pięknie, znowu. Ciężki przypadek ten pani mąż. Mam nadzieję, że sobie jakoś da radę z trojaczkami. A wy jak sądzicie? Kotki dwa,
czarobure obydwa.